W opisie rozproszenia się ludzi po całej ziemi, przy końcu 11 rozdziału Księgi Rodzaju, czytamy nowy spis potomków Sema, który nie ogranicza się tym razem wyłącznie do 3 pokoleń i nie obejmuje też wszystkich potomków Sema, synów Sema, ale koncentruje się tylko na jednej gałęzi jego rodowodu i przez wykaz kolejnych 10 pokoleń prowadzi nas do narodzin Abrama i jego braci Nachora i Harana. Autor biblijny prowadzi nas w ten sposób od historii świata, od historii powszechnej do historii jednej konkretnej rodziny. Charakterystyczne jest w tym rodowodzie przejście od stylu wielkich mezopotamskich eposów, w których niezwykli bohaterowie żyli setki i tysiące lat, do czasu życia o wiele bardziej zwykłego, normalnego, urealnionego. I rzeczywiście sam Arpachszad, Szelach i Eber, czyli te postaci, które znajdowały się także na liście wielkich narodów w 10 rozdziale Księgi Rodzaju, żyją odpowiednio 600, 438, 433 i 464 lata, ale począwszy od Pelega, czas życia skraca się stopniowo do 239, 230 i 205 lat. Są to oczywiście wciąż jeszcze wielkie liczby, nienaturalnie wielkie, przez co autor biblijny podkreśla niezwykłość tych przodków Izraela. Ale właśnie przez skrócenie czasu życia autor biblijny wyraźnie odchodzi od mitycznych przekazów na temat początków całego świata i przechodzi do wciąż legendarnej, ale już o wiele bardziej realnej historii początków Izraela. Historia Abrahama i jego rodziny, która żyje gdzieś na peryferiach świata, z dala od wielkich metropolii i z dala od bogactwa materialnego i cywilizacyjnego Egiptu czy Mezopotamii. Przez ten rodowód powiązana jest jednak z historią całego świata. Co więcej, w systemie lat, który jest tu zastosowany, wszyscy wielcy przodkowie Abrahama żyją aż do czasu jego narodzin. Także Noe, o którym jest napisane, że umarł dopiero 350 lat po potopie. Wszyscy są świadkami narodzin nowej epoki, narodzin Abrahama, nawet jeśli Noe umiera jeszcze kilkanaście lat przed powołaniem Abrahama i jego wędrówką w stronę krainy Kanaan. W słowach, które Bóg kieruje na początku 12 rozdziału do Abrahama, pojawia się zresztą mowa o tym znaczeniu Abrahama dla całego świata. Przez ciebie otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. I także wcześniej w języku hebrajskim pojawiają się wyraźne nawiązania do niespełnionych aspiracji budowniczych miasta i wieży Babel. W tym tłumaczeniu czytamy Bożą obietnicę, werset 2. Uczynię cię wielkim narodem, będę ci błogosławił i uczynię cię sławnym. Będziesz błogosławieństwem.
Ale w oryginale tutaj rozbrzmiewa ten sam hebrajski rdzeń, gadal, który występował właśnie w słowie wieża, wtedy kiedy mowa była o budowie wieży Babel. I w tym tekście rozbrzmiewa także w języku hebrajskim to same słowo szem, tam tłumaczone imię, tutaj tłumaczone jako sława. Podczas gdy właśnie budowniczy wieży Babel chcieli dzięki tej budowli zapewnić sobie imię i uniknąć rozproszenia po całej ziemi, tutaj to wielkie imię obiecane jest Abrahamowi. Swoim życiem i swoją postawą ukaże on inną drogę realizacji zamysłu budowniczych wieży Babel. Do wielkości, do jedności rodzaju ludzkiego właśnie nie prowadzi tutaj bunt wobec planów Boga, ale postawa zawierzenia. Właśnie postawa Abrahama, postawa zawierzenia rzeczywiście prowadzi do realizacji tego głębokiego zamysłu ludzkości. Abraham ukazuje tę postawę zawierzenia w swoich zwykłych rodzinnych sprawach. Bo właśnie problemem Abrahama nie są jakieś sprawy niezwykłe, nie zajmuje się sprawami całego świata, ale tym, co jego interesuje, tym, co jest też jego problemem, jest przyszłość jego rodziny. Już w ostatnich słowach 11 rozdziału czytamy, że żona Abrahama, Saraj, była niepłodna i nie miała dzieci. A Bóg w swojej obietnicy mówi o wielkim narodzie, którego ojcem będzie Abraham. I Abraham przyjmuje tę obietnicę i zgodnie ze Słowem Bożym wyrusza ku tej ziemi, którą Bóg mu wskaże jako miejsce życia dla jego potomków. Pan Bóg nie prowadzi z Abrahamem wielkich dyskusji filozoficznych czy teologicznych, nie rozmawia z nim o wielkich problemach ludzkości, ale Pan Bóg odpowiada właśnie na te konkretne życiowe problemy Abrahama, a Abraham przyjmuje te Boże słowa i zgodnie z nimi podejmuje konkretne działania. I okazuje się, że to jest właśnie ta droga, której Abraham uczy najpierw swoich potomków, a potem cały świat. W psalmie 45 czytamy zaproszenie skierowane do córy Tyru, która symbolizuje cały świat pogan, aby także i ona podjęła drogę Abrahama. Czytamy: posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. To jest znowu to wezwanie, które wcześniej słyszał Abraham. I potem w psalmie 47 usłyszymy wezwanie skierowane do przywódców ludów, narodów całego świata, aby zebrali się jako lud Boga Abrahama. Znaczenie Abrahama dla całego świata podkreślone jest jeszcze bardziej w Nowym Testamencie. Czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian. Uczyniłem cię ojcem wielu narodów, jest naszym ojcem przed Bogiem, któremu uwierzył. I potem w liście do Galatów będziemy czytali, że właśnie ci, którzy wierzą, są synami Abrahama. Abraham to tylko jeden człowiek żyjący gdzieś na peryferiach świata, ale właśnie to on pokazuje nam drogę wiary, drogę, która prowadzi do pełni życia w tym świecie i do nieśmiertelności. Ta droga wiary prowadzi właśnie nie przez wielkie wydarzenia tego świata, ale właśnie przez zawierzenie w codziennych sprawach zwykłego ludzkiego życia.